Polsce, gdzie w roku 1967 było nie więcej niż 30 tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Wojna sześciodniowa stała się katalizatorem procesów narastających od kilku lat wśród części społeczeństwa odbierającej porażkę państw arabskich jako klęskę Związku Radzieckiego. W korespondencyjnej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi popularne stało się określenie nas Żydzi pobili ich Arabów. Nasi Żydzi pobili ich Arabów. Tymczasem Władysław Gomułka w czasie 6. Kongresu Związków Zawodowych nie tylko potępił Izrael, lecz także nazwał obywateli polskich żydowskiego pochodzenia piątą kolumną. Wyrażenie to usunięto z opublikowanego tekstu przemówienia, ale nie zmieniło to faktu, że słowa przywódcy partii oznaczały zielone światło dla czystek o antysemickim charakterze. No i teraz Duda. Tutaj, jak Państwo zdążyliście zauważyć, kajał się. No. No bo oni atakowali Arabów. Nasi Żydzi pobili Arabów. A no właśnie. No, żeby to był Jezus Chrystus jako Izraelita, to przecież Jezus nie kazał walczyć. Kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie.